Ciągnik Ursus 902 z 82 roku. Ciągnik należy do Mateo 780 i chcemy zrobić wspólny projekt, ten ciągnik doprowadzić do superstanu. Założyłem do niego puk dwuskibowy. On nie był w stanie go uciągnąć. Cały plecak jest zaolejony. Od spodu widać już na ziemi nawet wyciek. No, właśnie jesteśmy po sprawdzeniu mocy, byliśmy na hamowni, ciągnik powrócił tutaj z powrotem. Więc, drogi kolego, muszę ci taką przykrą, małą nowinkę podać. Co do tego, jednak 1/3 koników tego ciągnika pasi się gdzieś indziej, a nie w ciągniku. Więc z tego pomiaru, który zrobiliśmy tutaj, jak masz, widzisz wykres, to jest moc na pełnych obrotach na 2200, ale nas interesuje tylko ta moc z obrotami 2000 obrotów, ze względu na to, że pomiar przy tym ciągniku jest przy 2000 obrotów i mamy maksymalną moc, którą osiągamy, jest 51,9 konia mechanicznego. No to jest faktycznie niewiele, bo oryginalnie powinien mieć przynajmniej 75. Tak jest. No, więc 75 przy 2000, oczywiście te 10 tutaj przy 2200, to jest praktycznie ta moc, którą Ursus zawsze troszeczkę do góry podciąga. Czyli to silnik będzie do generalnego remontu? Nie, to nie zaczynajmy z bombą. Nie? Praktycznie pierwsza rzecz, co jest, to musimy wymontować wtryski. Sprawdzimy wtryski, czy wszystko jest w porządku. Oprócz tego, jak już wtryski mamy zdemontowane, to możemy sprawdzić kompresję, czy wszystkie tłoczki mają odpowiednią kompresję i no, będziemy czynić dalej. No, no, teraz na razie to jest tylko praktycznie, widać było też po kopceniu, że no, coś z pompą jest nie aż sam raz, bo bardzo mocno kopcił, nie? Przy małej mocy. Nie? No, teraz nie możemy na 100% powiedzieć, co jest. Może wtryski, końcówki są ten najwyżej, jeżeli tu się wykaże, że nie mają odpowiedniego rozprysku, to zrobimy w prostej sytuacji, zmienimy końcówki wtrysków. Nie? No i jak już tutaj musimy troszeczkę z biegami też pomyśleć o regeneracji pokrywy biegów. Nie? No bo widać było z załączeniem wałka WOM, że po prostu nie załącza się, tylko cały czas się kręci. No, na niskich obrotach to wszystko mocy. To już w następnych fazach, jak będziemy to wszystko prowadzić. Teraz najważniejsze jest, ściągamy maskę, komin, myjemy ciągnik, żeby było wszystko czyste. Ja jeszcze krótko przed myciem położę się pod ciągnik, sprawdzę, gdzie są na najmocniejsze problemy na dole. No i myślę, że po południu zaczniemy się zabierać za demontaż przy silniku, nie? Wtryski i tak dalej. Okej. Okay. No dobra, super. No to ja będę zmykał w takim razie. Okej, okay. Mateo, zostawiam ciągnik, zostawiam ciągnik w dobrych rękach. Nie martwię się o to zupełnie, bo już tutaj w przypadku Massey Fergusona i innych maszyn dajecie sobie w zupełności radę. Zresztą mamy z tym doświadczenia. Cieszę się bardzo, nie, że masz takie zaufanie do nas. Zapewniam, że zrobimy wszystko, żebyś był zadowolony, żeby ten ciągnik ci jeszcze następne 40 lat mógł służyć. Super, dobra. Mateo. Wielkie dzięki. No, na razie. Na razie, hej. No, więc Mateo opuszcza nas, a my się zabieramy za dalsze prace i zobaczymy, gdzie wszystkie błędy są. No, jak widzicie, zdemontowałem już maskę, przedni gryl, te rzeczy, żeby
najlepiej dojść. Obciążniki, dojść przy myciu dobrze do wszystkich części. Oprócz tego wstępne oględziny, co stwierdziliśmy, pompy hydrauliczne są, przeciekają trochę. Nie wiadomo gdzie, bo na razie jest brud, trzeba to umyć dokładnie. Z drugiej strony korki wlewu do zwolnic też z nich cieknie, co stwierdziliśmy. Teraz tutaj praktycznie z wyjść cieknie i z górnej klapy podnośnika tylniego są wycieki. Praktycznie można powiedzieć, więcej złego się spodziewałem na początku niż naprawdę jest, więc powolutku zaczynamy ciągnik myć, co potrwa troszeczkę. Umyjemy go ładnie, wprowadzimy go z powrotem tutaj na halę i zaczniemy od strony silnika. Na pewno większość z Was zna Bombaya, pierwszy powojenny polski traktor na bazie Land Bulldoga. To jest praktycznie, jak widzicie, potrzebuje świeżości i to jest następny projekt nasz do zrobienia takiego małego rodzynka, nie? Z niego. Wszystko jest w porządku, on jest, oczywiście jest na chodzie, nie? Nie ma żadnych problemów z nim, tylko po prostu potrzebuje kosmetyki. No, a teraz bierzmy się za robotę, bo już dużo skończmy z gadaniem. Wsiadamy w ciągnik i jedziemy na myjkę. Jesteśmy z powrotem w warsztacie. Chciałbym teraz podsumować dzisiejszą pracę. Pierwsze co zrobiliśmy, jak widzieliście, byliśmy na hamowni, wyhamowaliśmy ciągnik, sprawdziliśmy jego moc, gdzie stwierdziliśmy utratę około 1/3 mocy. Następnie zdemontowaliśmy maskę i obciążniki. Jak widzicie tutaj, używaliśmy 3 różnych kluczy pneumatycznych. Potem poszedł nam na myjkę. Może komuś to się wydaje bardzo łatwe i szybkie. Niestety 4,5 godziny potrzebowaliśmy na umycie tego ciągnika porządnie. Jak już widzicie, nie ma żadnych kleistych, olejowych rzeczy na silniku. I natomiast teraz po umyciu został wstawiony tutaj z powrotem i w następnym odcinku chcielibyśmy zdemontować tutaj wewnątrz pokrywę skrzyni i wtryski razem z pompą do sprawdzenia. Oczywiście chciałbym Wam podziękować za oglądanie, więc mówię, subskrypcja i paluszek do góry. Dzięki serdeczne i widzimy się wkrótce. Chyba bardziej wiewiórka nawet była. Ze szczurami w gospodarstwach rolnych to jest kupa problemów. Nawet słyszałem, że Mateo chce nawet do tego dobrać specjalne maszyny. Ja czemu Ursus nie podjął się dalszych modyfikacji tych ciągników?